Cześć, witam Was serdecznie z tej strony Mafia Krypto. A dzisiaj chciałbym porozmawiać o tokenach BRC-20. No, bo nie sposób nie odnieść się do tej narracji, która pojawiała się nagle, można powiedzieć, tak jak grom z jasnego nieba, i na niektórych kanałach już było to omawiane. Ja bym chciał to dzisiaj przedstawić jak zawsze z mojego punktu widzenia. Jak sami widzicie, na sam początek pokazuję Wam tu Jacka Lewina, jego token WMPX. No i możecie sobie sami przeczytać, że 7 godzin temu WMPX number one, czyli zobaczcie jakie były zwroty, 164% jak tutaj widzimy. Ale moi drodzy no właśnie, pewnie niewielu z Was nadąża i pewnie nie z wielu z Was ma na tyle swoich środków żeby ze każdym nową innowacją, która pojawia się w świecie kryptowalut, nadążać, inwestować, a oprócz tego jeszcze przepłacać za to, co jest na samym początku, czyli tak zwany hype. E Ordinals, bo tak można to nazwać, czyli coś, co powstało na bazie Bitcoinie, na bazie Bitcoina i daje, można by powiedzieć, długie życie Bitcoinowi. A temat rzeka można by powiedzieć i naprawdę musiałbym tu godzinami omawiać to, z czego się składa dlaczego, po co i jak to wszystko funkcjonuje. Ja to chciałbym zawrzeć tu w pigułce, może dla niektórych będzie to niewystarczające, ale moi drodzy, gdyby ktoś chciał, to naprawdę jest wiele poradników, wiele rzeczy i wystarczy tylko wpisać sobie wujka Google parę Fraz i już mamy wszystko jasne wyjaśnione. Jak chciałbym się odnieść po prostu, jaki ja mam do tego stosunek, jak ja to widzę. Czy ja uczestniczyłem w BRC20 w tytule jest taki głośny tutaj nagłówek 10 tysięcy zwrotu i, i Boże, może i nawet więcej. Moi drodzy, a więc ludzie, którzy byli na samym ludkim początku, kiedy zainicjonowali, można powiedzieć, ten nowy trend, który powstał na. Bitcoinie, czyli BRC20, czyli można w cudzysłowie nazwać nft bo to nie są NFT-ki tak zwane na sieci Bitcoin, tylko Ordinals, no pewnie takie pieniądze zgarnęli. Gdybyście sobie prześledzili i to za chwilę sobie zobaczycie, jakie kwoty rzędu i zwroty były, no to naprawdę jest to zatrważające. Co daje to do zastanowienia i myślenia? Moi drodzy, to, że Naprawdę podążamy już w takim kierunku, gdzie bez mała nie liczy się żadna, ale to żadna, można powiedzieć, świętość tutaj w świecie e, kryptowalut, tak? Wystarczy coś e, krótka, mm, bo to naprawdę kilka mm, wierszy napisania, i już może stać się e, posiadaczem, e, właścicielem e, Ordinals, który może przewyższyć cenę nawet Bitcoina. Żeby to jasno określić, jest to dla mnie i dla niektórych niezrozumiałe, jak ludzie, którzy poniekąd nie mają zielonego pojęcia o funkcjonowaniu tego i przydatności tego, poświęcają swoje pieniądze. I jeżeli słuchałem kilku filmików na różnych kanałach, bo staram się naprawdę tą swoją gdzieś wiedzę, tą swoje rzeczy które mam się kierować w świecie inwestycyjnym poszerzać i słuchać różnych ludzi bo naprawdę niektórzy mają wiele rzeczy fajnych do powiedzenia i zwracają na pewne rzeczy uwagi i jak sobie tam przeczytacie posłuchacie i obejrzycie no to opłaty na sieci Bitcoina wzrosły no, z rzędu nie wiem 5 satoshi do 500 satoshi no to 100 razy moi drodzy na przykład niektóre mintowania, które odbywały się, ludzie chcieli mintować, tak jak tutaj Jack wypuścił swój token, sięgały rzędu 400-500 dolarów, a nawet i 600. A więc a, naprawdę jest to zatrważające, a, jak hype wyzwala w, ludzi, w ludziach niektóre emocje, które bez zastanowienia a, budzą pewne demony, można powiedzieć, a, inwestycyjne w tym, myślę, a, złym słowa znaczeniu. I teraz e, zobaczcie ile tego wszystko, tutaj mamy inne tokeny pokazane, e, a e, token WMPX ląduje już na niektórych giełdach. Moi drodzy, e, nie, nie wiem co on spełnia, e, jakie kryteria spełnił, że na przykład jest gdzieś listowany w ciągu kilku zaledwie godzin. E, a więc zobaczcie, giełdy a, poprzez e, HIGH, poprzez Dosłownie, tylko i wyłącznie umieszczeniu tego tokenu na swojej liście, liście giełdowej zarabiają kolosalne pieniądze na ludziach, którzy bezproduktywnie, bez jakiegoś rozeznania się, bez jakiegoś włożenia w to jakiejkolwiek narracji myśleniowej, tak? Nie wiem. Rozkminieniu tego zagadnienia po prostu idą w nieznane. I teraz, żeby troszeczkę tak przybliżyć, to bo mówię, nie chcę tutaj nikogo zanudzać. Ja tutaj na... przygotowałem takie tutaj, można powiedzieć, e... Frazy znalezione właśnie wujku Gul. Zobaczcie, tokeny BRC przegoniły Bitcoina pod względem wolumenu transakcji 6 dni temu. Standard tokenów BRC 20 napędza opłaty transakcyjne Bitcoina do wieloletnich, nienotowanych 4 dni temu. Tu mamy BRC 20 IO, BRC 20 token Market Cap. I tu bym chciał sobie wejść i to Wam pokazać. Zobaczcie, mamy już, moi drodzy, market, marketplace tych tokenów, które zostały umieszczone właśnie na sieci Bitcoina, czyli tak zwanych Ordinals. I tych, moi drodzy, Ordinals powstałych jest już ponad 14 tysięcy i przybywa z każdą, można powiedzieć, nawet minutą. Tu są wzroty, e, e, spadki, kursy. E, no jak sobie tu zobaczymy, to na razie to jest rzędu 82%, jak tu widzę, 83 najwięcej, ale moi drodzy, e, naprawdę były e, przez jakiś okres. Kosmiczne zwroty, jak na przykład na Pepe Wojaku i innych tokenach, które budziły się do życia całkiem niedawno. I zobaczcie, mamy tutaj ten swój marketplace. Tu mamy miejsca, awanse i tak dalej, Możecie sobie to przeglądać, analizować. Możecie to wszystko sobie gdzieś na, w swoich tutaj głowach poukładać. Mówię, wchodzicie na brc IO i tutaj mamy ten marketplace. Tak? 14 307 dokładnie w obecnej chwili wart to jest miliard chyba, bo dokładnie nie wiem, jak to czytać, dolarów, wolumen w ciągu 24 godzin 207 miliardów, tak? Czyli to jest bilion. No nie wiem, nie chcę też przekręcać, nie chcę, żeby ktoś później tutaj gdzieś tam mówił, że popełniłem jakiś błąd. Tutaj zmniejszę, żeby Wam pokazać. Mamy tutaj wszystko opisane dokładnie i zweryfikowane. W jakim okresie to powstało, moi drodzy? No, w kilku kilku dniach. Więc zobaczcie, jak zmienny jest świat kryptowalut. I naprawdę dzisiaj, kiedy chcę Wam przybliżyć to, to chcę Wam opowiedzieć o takiej perspektywie założeń, kiedy Całkiem niedawno niektórzy ludzie powiedzieli, że coś jest warte i będzie warte za jakiś czas. Ja mów, dawno już mówiłem, że wartość nie określa e, czas e, inwestycji czy długość inwestycji, tylko określa społeczność. I to jest dzisiaj to BRC-20 pokazuje właśnie, że to ludzie, to społeczność napędza wszystko. I naprawdę można tu sobie między. E, nie wiem, co jeszcze włożyć, pewne frazy, które wypowiadają niektórzy e, youtuberzy czy niektórzy, niektórzy ludzie, bo e, to jasno pokazuje kierunek, w którym idziemy. To społeczność będzie kreowała ceny i mm, i trendy, które będą obowiązywały w świecie kryptowalut. Jeszcze chciałbym się odnieść do również samego Jacka Lewina. Stworzył swój token tutaj, umieścił go i to, jaką osobistością jest, od razu wyzwala, można powiedzieć, jeszcze dodatkowo ten hype, który się po pojawia tutaj na e Ordinals. Ordinals. E Moi drodzy, Chciałbym Wam uzmysłowić, że pewne rzeczy, które będą się działy w świecie kryptowalut, no niestety trzeba gdzieś po, poniekąd omina, omijać szerokim łukiem. Ja nie mówię, że ja nie będę się interesował po tym wielkim hypie, na przykład tym, tym zagadnieniem, bo założyłem sobie portfel na. E, znaczy założyłem sobie portfel Unisat, e, na przeglądarce Chrome i. E, poczekam, kiedy to wszystko się ustabilizuje, kiedy się to wszystko wykrystalizuje, kiedy ta nowa epoka na Bitcoinie będzie jasno zracjonalizowana racjon i kiedy e, opadnie ten cały kurs i Zaczną naprawdę pojawiać się rzeczy, które będą wartościowe właśnie w tej przyszłości, ale poukładanej i zrozumiałej, no to pewnie będę też chciał tutaj zaznaczyć swoją obecność. Tak? To, 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 co ja powiedziałem, że to nie ob... zaznaczenie swojej obecności nie, ja nie uważam za włożenie tej ogromnej i grubej kasy. Bo można swoją obecność zaznaczać drobnymi kroka, kroczkami, które w późniejszym etapie mogą rozwinąć się w dość duży e potencjał, tak? ale to nie jest tak, że na samym początku ja skupiam się tylko i wyłącznie na tym hype, który powstał i wrzucam tu swoje pieniądze, za wszelką cenę mintuję to, co ktoś mi podrzuca albo to, co ktoś e robi. Tak? No, trzeba mieć w tym wszystkim zdrowy rozsądek i swoje e przemyślenia. E jest temat do przerobienia i na pewno ten temat będziemy przerabiać, bo to jest następna opcja, która pojawia się w świecie kryptowalut. Po tym, jak pojawiały się różne inne sztuczne inteligencja, memcoiny, shitcoiny, inne rzeczy, no to tu, tu, tutaj, tutaj też, też ludzie to porównają do shitcoinów, to wszystko jest po prostu bezproduktywne, bo tworzy tylko, można powiedzieć, nazwę, a nie jest żadnym smart kontraktem i nie można z tym nic przerabiać, tylko można to mintować i ewentualnie handlować tym, a więc przy dalszym, dalszej adopcji tego wszystkiego, tego ordnia, z tego tej wartości, która jest dodatnia dla Bitcoina, tak? no bo poprawia, można powiedzieć, ten znak zapytania, co dalej, kiedy Bitcoin przestanie być wydobywany, no to zobaczcie, mamy następną, można powiedzieć, następny etap, następny krok do tego, żeby to e, przedłużyć, tą e, akceptację, tą żywotność tego bitcoina, ale naprawdę dzisiaj to jest tylko i wyłącznie głośny krzyk e, na puszczę, tak? I... I to chciałbym wam to, chciałbym wam zakomunikować, ale tak jak ja powiedziałem tu przed chwilą, ja założyłem sobie ten portfel, mam założony, zobaczymy co to będzie. Pamiętamy, jaki był hype na niektórych rzeczach, a po opadnięciu tego kurzu, przecież tak było na Zenie również, po opadnięciu tego kurzu, można było w tym Zenie zainwestować swoje pieniądze, i kiedy przyszła następna era, na przykład tworzenia projektów do spalania Zena, mówię tu na przykład o DBZ, czy na przykład, o Fenicie, no mieliśmy ten, tą możliwość z tego rynku zarobienia pieniędzy. I to samo gdzieś za rogu spoglądam na Originals, tutaj na sieci BRC, znaczy na BRC20, na sieci Bitcoinie, tak. To tyle o BRC. Jeżeli mówimy o o tym, a tutaj chciałbym wam pokazać ten Unisad Wallet, e, moi drodzy, tutaj sobie to można zainstalować, e, ja mam na Chromie to zainstalowane, e, czekam, e, wchodzimy sobie na stronę Unisad AI. I tutaj sobie instalujemy i mamy ten portfel już. E, oczywiście można to sobie jakieś bitcoiny z czasem przesłać. Na razie te opłaty są naprawdę astronomiczne i sieć jest zapchana. Więc nie robię tego na wariata. Poczekam spokojnie, kiedy będzie na to chwilka, e, kiedy to wszystko mówię opłatnie. E, gdzieś na pewno zaznaczę swoją obecność tutaj, e, w tym świecie e, BRC-20. E, co dalej? Ja chciałbym Wam również dzisiaj jeszcze pokazać, bo tu już przejdziemy sobie, to jeszcze za chwilę. Chciałbym Wam pokazać też, podesłał mi tu jeden z, z moich użytkowników, który obserwuje mnie na Instagramie, taką. W stronkę zenmonit.com. Jak chcecie, no, ja nie, wiem, ja nie wiedziałem o tej stronce, być może gdzieś to przeoczyłem, ale tutaj możecie sobie zobaczyć: wszystko fajnie opisane, jaka jest cena, ile to kosztuje i, 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 i tak dalej. Macie rozpisane wszystkie zen na wszystkich sieciach. Tutaj macie stosunek, tu macie do jednego dolara, tu macie jeden zen na sieci Ethereum, ile kosztuje zen na poszczególnych sieciach, które do tego zena na Ethereum, tak? A więc fajne informacje, na bieżąco mamy tutaj dzień, godzina, tak? Możemy sobie tutaj zmienić sieć i zobaczyć po prostu, ile co kosztuje, tak? Weźmiemy sobie zen na Ethereum no i tutaj wpisujemy sobie ilość, jakbyśmy chcieli sobie kupić, tak? Załóżmy, wpiszemy sobie 10, Nie wiem, czy to, czy to pokazuje, o, pokazuje określoną ilość od razu chyba. Albo Zobaczmy. nie, pokazuje tu ilość określoną że gdybyśmy chcieli kupić, ale tu jest 3,6 miliard tak? no to jest 2925 dolarów i przydatna stronka jeżeli mówi o, o Zenie chciałbym jeszcze tu, tu odnieść się do tego BRC20 jeżeli chodzi o, ten, o, 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 te, o te mintowania o te zyski, o to handlowanie być może są ludzie, którzy potrafią wyłowić z odbędów tego wszystkiego, pewne okazje, bo tak robili też ludzie na, e, kiedyś na nft tak? Byli gdzieś pośrednio e, zainteresowani, no nie wiem, kupowali na przykład Cyberbanki czy CryptoKitties czy inne rzeczy, i później e, po jakimś czasie rzeczywiście wartość tego rosła. Być może na sieci BRC również będą takie. Perełki, z czasem, które będą za jakiś czas cały czas zyskiwały, tak? I pewnie takie projekty będą się pojawiały, moi drodzy. Pewnie to, to będzie rosło w jakąś siłę, która będzie powodowała no, gdzieś tą akceptację przez niektóre osoby. Na razie wydaje mi się, że hulaj dusza, piekła nie ma i każdy, kto tu chce, robi jak chce, czyli jest tak zwana wolna Amerykanka. To, to, co ja powiedziałem, można sobie tutaj poczytać o tym wszystkim, na przykład tutaj, zobaczcie, tu mamy o, na komparik, tak, że standard tokenu napędza opłaty transakcyjne Bitcoina od wielu szczytów tak, i tak dalej, i tych wiadomości pośrednio, mm, zobaczcie, tu mamy 7, średnia opłata Bitcoina, średnia niedawno poziom 7,2 dolara. Ale to mówię, to były jeszcze większe, jeszcze większe, większe, jeszcze większe. Można tych wiadomości rzeczywiście skumulować sobie i poczytać. I również ja uważam, że trzeba było skumulować te wiadomości odnośnie całej tej funkcjonalności BRC-20, i tym będziemy się zajmować. Jest to następny temat do przerobienia. Ale tak jak ja powiedziałem, nie da się tego wszystkiego ogarnąć na teraz, na już i na hurra, bo najgorszym doradcą jest pośpiech. Moi drodzy, e, gdy ktoś się cieszy, to diabeł się cieszy, i, i to uważam, że w świecie krypto również ma zastosowanie. Gdzieś niektórzy ludzie e, też oglądają ostatnio. Mm, Wyciągają wnioski i teraz szortują te memcoiny, które powstały, zarabiają na, na, tym, na tych wielkich wzrostach, teraz przewidywane wielkie spadki i, i ciągną shorty i tak dalej. Ja również nie czuję się jakoś odpowiedzialny za to, żeby tych ludzi ludziom pokazywać takie rzeczy. Bo co jest jeszcze ważne, moi drodzy, i to też chciałbym wam pokazać. Giełda Max, taki przykładowy, już nie chcę się szukać na innej giełdzie, ale chciałbym Wam pokazać pewną zależność tutaj, jak to szybko można zarobić i jak szybko można stracić. A więc, chciałbym Wam pokazać tu przykład Turbo USDC, tak? Zobaczcie, kiedy ktoś, ktoś otworzył sobie shorta, przykładowo na tym, mamy tu jeden dzień, a ja pokażę Wam na 15-minutówce, jak, jak to jest, jak to wygląda, i nie jest nie wiem, obcykany w tym. E, tradowania, nie, nie dotknął tego wszystkiego od podstaw, nie zawarł tych wszystkich swoich doświadczeń. To często nie ustawiając odpowiedniego stop lossa, często nie reagując w odpowiednim momencie, w jednej chwili możemy te pieniądze wszystkie stracić. I chciałbym, żebyście też sobie to, to uzmysłowili, bo pojawiło się teraz w sieci ogromna ilość ludzi, którzy piszą, ile to nie zarobili na pepe shortując go. I takich wpisów będzie ogromna ilość e, w. Najróżniejszym etapie tego świata inwestycyjnego. Tylko chciałbym, żebyście zgłębili sobie jedną i uświadomili jedną rzecz. Ci ludzie piszą po zakończonym trade. Nie piszą, jak go otwierali. Nie piszą, że zawierali transakcje w takim, takim etapie, na takiej, takiej puli, na takiej, takiej dźwigni, na takim, takim kapitale. Każdy pokazuje tylko i swój wynik końcowy. Poniekąd po tej drodze często jest wiele potknięć i o tym się nie mówi chciałbym żebyście to też sobie uświadomili ja wszystkim gratuluję jeżeli ktoś rzeczywiście otwiera trejdy i realizuje zyski w odpowiednim momencie i zdobyła to doświadczenie i jest naprawdę na tym rynku dosyć sporo no to tylko i wyłącznie gratulacje ale to mówię to tak jakby dotykać pewnych zagadnień nie mając o tym pojęcia to tak jakby ktoś przeprowadził samochód i ja bym powiedział że jestem mechanikiem i naprawię ten silnik a nie Mam o tym zielonego pojęcia, tylko otwieram gdzieś jakiś poradnik i staram się, nie wiem, wyjąć silnik, rozebrać go na części, zrobić różne remonty, później go złożyć i jeszcze, żeby to wszystko funkcjonowało. To tak to jest też z tradingiem. To nie da się po prostu tak zrobić. To wszystko trzeba przerobić i dotknąć tego naprawdę na odpowiednim momencie i odpowiednim timingu. A, ale dobra, to nie miało być dzisiaj o tym, miało być o, o BRC20. Także chciałbym Wam powiedzieć, że BRC20 jest na pewno jakimś nową innowacyjnością, która zrzesza ogromną ilość ludzi e, pragnących szybko e, zdobyć pewien kapitał z rynku. Ale moi drodzy, no. Powtarza się stare przysłowie. Żeby ktoś mógł zarobić, ktoś musi stracić. A więc zobaczycie, jakie będą szlochy i płacze, kiedy ludzie nieświadomi tego, czego dotknęli, obudzą się z ręką w nocniku bez swoich pieniędzy. Mm. Jedni mówią, że tak musi być, inni mówią, że nikt ich przed tym nie ostrzegł, czy nie, nie opowiedział o tym, jak to jest. No, jest to tak, jak powiedziałem. Na razie jest ogromny hype. Każdy. Każdy dosłowny sposób może sobie zrobić takiego. Odzie na sieci e, BRT, na sieci na Bitcoinie, na BRC20. Ja e, to widziałem e, u heksymalisty listy, fajnie to pokazał. E, można na portfelu UniSwap. Uni Unisat, otworzyć sobie, jest tam taka zakładka, robimy, wymyślamy czterocyfrową nazwę, otwieramy tokena, mintujemy i, i to wszystko, moi drodzy. I nawet stworzyłem sobie, e, oczywiście mogłem to zrobić, ale nie robiłem tego, bo po, po prostu powiedziałem sobie, e, stop, e, trzeba poczekać, zobaczyć jak to wszystko się rozwinie. Ale jest to możliwe dla każdego. I to jeszcze raz pokazuje, że świat kryptowalut nie ma żadnych ograniczeń, moi drodzy. Tylko ograniczenia są w naszej konsekwencji i zdrowym rozsądku. Tylko i wyłącznie. A nie ma granic, w których nie możemy przekraczać, albo nie ma granic, w których nie możemy uczestniczyć. We wszystkim możemy uczestniczyć i wszystko możemy zrobić. Tylko zdrowy rozsądek i zdrowe podejście do tego wszystkiego da nam efekt końcowy na plus. I to jest najważniejsze w tym wszystkim. Bo czy to będzie BRC20, czy to będzie RC20, czy to będzie nowy trend, który powstanie, czy to będzie. E e Ostatnio na przykład AR2, e, ograniczenie płatności. Zobaczcie, cały czas, moi drodzy, borykamy się z zapychaniem sieci i opłatami, dosyć wysokimi opłatami. Nikt nie jest w stanie, nie potrafi tego w jakiś e, znaczący sposób rozwiązać. Kiedy pojawia się ogromna ilość osób, która chce coś robić na jakiejś sieci, hmm, było to przedtem tylko i wyłącznie na ERC20, czyli na sieci Ethereum. Teraz mamy to, dotykamy tego samego na BRC20 sieci Bitcoina, no to mamy ten sam problem. I ten problem jest cały czas nierozwiązany do końca. Dla Ethereum miało być rozwiązaniem Arbitrum i Optymizm. Dla Bitcoina pewnie też coś powstanie, moi drodzy. Ja mogę dać sobie rękę uciąć, że będą takie rzeczy powstawały i powstaną. tak? Bo mówię, świat kryptowalut jest nieograniczony. Dzisiaj, tak jak Wam pokazałem, mamy ten hype na BRC20. Jak długo on potrwa? Nie mam pojęcia. Ile powstanie tych ordynacji? Też nie mam pojęcia. Ja skupiam się na tym, co jest na razie dla mnie numerem jeden. To kupowanie w odpowiednim momencie odpowiednich tokenów, to mintowanie z NFT-ków i czekanie na uruchomienie sieci X1. Robię swoje po prostu. Przyglądając się po drodze, co się dzieje dalej. I mówię w odpowiednim momencie będziemy tego wszystkiego dotykać, kiedy będzie na to czas i pora. Fajnie, że są takie możliwości, że rynek krypto żyje, ale no mówię, no trzeba to rozpatrywać naprawdę w odpowiednim okresie. To wszystko, co mówię, można opowiedzieć sobie o BRC20, czyli na sieci Bitcoinia. Można, mówię, przeczytać, zgłębić sobie, wejść sobie. Pokazałem Wam, gdzie zakładamy sobie ten portfel. Tam jest naprawdę wszystko do a, przejrzenia, obejrzenia, zweryfikowania. Moi drodzy, to my musimy być. Kowalami swojego losu. Jeżeli chcemy w czymś uczestniczyć, to musimy to zrobić sami. Musimy to otworzyć, założyć, dotknąć, przesłać, zobaczyć jakie są opłaty, transakcje itd. itd. Bądźmy aktywnymi uczestnikami, ale z zdrowym podejściem do tematu. I to jest konkluzja dzisiejszego odcinka. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Trzymajcie się, cześć.